Cześć, witajcie na moim kanale Czas na Klocki. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tymi oto klockami, które tutaj widzimy. Jako ciekawostkę powiem, że wstęp do tego filmu nagrywam na samym końcu, ponieważ wcześniej nie miałem żadnego pomysłu, jak go nagrać. A w tym momencie zapraszam do oglądania. Postanowiłem wybrać klocki nie Lego, a klocki firmy Dromader o numerze katalogowym 274.01. Zestaw rycerze, jak widzimy mamy tutaj jakiegoś rycerza, zamek, zestaw zawiera 136 elementów, mamy tutaj również na opakowaniu skalę trudności, czyli tu w tym przypadku mamy 2x5. Klocki są przeznaczone dla dzieci powyżej 6 roku życia. Zestaw w chwili obecnej w dalszym ciągu o dziwo da się kupić nowy, na znanym portalu aukcyjnym widziałem za około 15 zł plus koszta wysyłki, więc jak po tylu latach, które przeleżał w pudełku, to aż jestem w szoku, że nadal da się je nabyć w tak niskiej cenie. Niestety nie pamiętam, ile za ten zestaw płaciłem kilka lat temu, ale myślę, że nie była to też cena jakoś mega zbyt wygórowana. Tutaj mamy jeszcze instrukcję składania z tego zestawu. Jak widać, instrukcja składa się z 12 kroków. No to co? Lecimy budować. No i zestaw mamy już zbudowany. Najpierw może przejdźmy do opowiedzenia sobie o minifigurce, która osobiście mi się bardzo podoba. Do figurki mam tylko jedno zastrzeżenie. Na tej tarczy brakuje mi tutaj jakiegoś nadruku lub też naklejki. Nic w zestawie takiego nie było. Poza tym minifigurka bardzo fajna. Jeśli chodzi o zamek, z wyglądu bardzo, bardzo ładny, ale niestety jak dla mnie na wyglądzie ładnym się kończy, ponieważ żadne elementy typu ściany, cztery wieże nie są ze sobą w żaden sposób połączone i to wszystko jest bardzo łatwo rozłożyć, zburzyć,
No niestety nic się tu nie zazębia, że tak powiem, ze sobą. Poza tym klocki składałem, z tego co pamiętam, może z dwa razy i niektóre są bardzo luźne. Niestety nie pamiętam, czy przy pierwszym razie też tak było, czy też nie. Musiałbym kupić nowy zestaw, żeby to porównać, aczkolwiek konstrukcyjnie i tak na duży minus jak dla mnie. W środku zamku też nie mamy żadnych dodatków. Tutaj z przodu mamy jedynie takie dwa topory. Przyszła mi jeszcze jedna myśl do głowy, żeby sprawdzić, czy rycerz będzie w stanie do swojego zamku w ogóle wejść. Ale jak widzimy, w chwili obecnej jest on i za wysoki, i za szeroki, więc niestety, ale do zamku rycerz nie wejdzie. Więc być może podczas projektowania tego zestawu w skali coś nie zagrało. Myślę, że na tym możemy zakończyć recenzję tego zestawu. Możecie w komentarzach napisać, co o tym zestawie sądzicie, jak Wam się podobała moja pierwsza recenzja w takim wykonaniu. Dziękuję za każdego zostawionego lajka. Zachęcam do subskrypcji kanału. No i do zobaczenia następnym razem.